Siema, witam Akwarium. Dzisiaj ponownie 112, zbiornik, który najczęściej obserwuję, ponieważ jak wspominałem, ja siedzę sobie przy nim w tym moim fishroomie i mam go praktycznie pół metra od swojego wzroku, dlatego dużo go obserwuję z bliska. No, ogólnie całość obserwowana jest przeze mnie, ale wiadomo, że większość sobie siedzę właśnie w tym miejscu, dlatego ten zbiornik jest najbardziej przeze mnie obserwowany i widzę, co się z nim dzieje. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, jak ostatnio w którymś filmie nawiązywałem do selekcji głupików. Tak więc macie ryby, które nigdy nie były mieszane z żadnym innym głupikiem ode mnie. Powstałe od samców kupnych i moich jałowych samic pobranych z innych zbiorników. No i tutaj się zaczyna teraz zagwozdka, w co chcemy sobie pójść. Jak tutaj wam pokażę, samce pierwsze wykocone po tych moich głupikach sklepowych, to są te długopłetwe. Przypominają je tylko kształtem, w ogóle nie kolorem. Ich już tu zostało około 5 sztuk. Tu już macie takiego garbatego. No też już swoje ma. Raczej się tu nic nie wylęga już po nich. Nie zauważam tego. Właśnie wychodzą coś takiego jak ten z krótką płetwą. Dość ładne one są, nie powiem, że nie. Ale również teraz zauważyłem, że jest coraz więcej wychodzących samców z taką troszkę dłuższą płetwą. Robią się takie tygrysie ogonki. Tutaj macie takiego samca. Też dość ciekawy. Jest większy, rosną większe. Na pewno są dość sporawe. No i widzę, że ten ogon też robi się dużo, dużo większy niż u tych, których pokazałem przed chwilką. I to jest taka zagwozdka, co sobie wybrać. Jak to selekcjonować i z czego zrezygnować? No, oczywiście nie mogę wszystkiego uciskać w głównym zbiorniku, bo tam kiedyś ten zbiornik eksploduje. Więc tak jak wiecie lub nie wiecie, no jestem ograniczony zbiornikami i podejrzewam, że tu już selekcja nie będzie miała jakiegoś większego sensu. Będę odławiał oczywiście te samce, które mi się nie podobają. Spójrzcie, bo są też takie dwumiecze. No to już jest taka konkretna mieszanka. Ładny samiec, można byłoby sobie na nim poprowadzić jakąś linię. No tylko oczywiście trzeba mieć do tego dodatkowy zbiornik, a no niestety, jak już mówiłem, no nie ma co się tutaj więcej z akwariami pod jeden gatunek rozkręcać, bo po prostu nie ma już na to miejsca, już miejsca nie będzie. Na razie mi starcza to, co jest. Tak więc, jeśli ktoś chce się bawić taką selekcję, no to proponuję takie minimum 3 zbiorniki i wtedy można sobie selekcjonować te rybki. Samce oczywiście, wybrać te, które nas interesują i tylko z nich ciągnąć linię. Tutaj widzicie, też jest piękny samiec, to już jest właśnie z tych takich z tymi kropkami na ogonie, to już jest spory samiec. On wam powiem, że ma 2,5 cm, będzie miał. No to już w porównaniu do tych, które są tutaj poniżej, takich typowo endlerowatych, no to jest dużo, dużo ładniejszy. Jednomieczowe też oczywiście są. No, odchodzą troszkę od siebie, pewnie już biorą geny po samicach jałowych, które były tam kiedyś pobierane specjalnie dla tych samców sklepowych. No i później wychodzi coś takiego, jak wychodzi. Tu już wychodzi mi troszkę żółtszy samiec. Połowa fioletowa. Tutaj widzę, że przód jest do brzucha żółciutki. To właśnie trzeba sobie poświęcić troszkę czasu, żeby się im przyjrzeć. No jest dość ciekawy, żeby sobie poprowadzić z niego linię, no ale tak jak mówię, nie ma na to zbiorników, żeby sobie każdą,
jakąś inną rybę odbagać i próbować na niej sobie zabazować z nowym gatunkiem, odmianą swoich guboli. Ale zabawa jest przednia. Myślę, że jak ktoś lubi gupiki i ma możliwość na postawienie większej ilości zbiorników, to jak najbardziej polecam. Sam jest naprawdę ładny. Czy przekaże swoje geny, to okaże się z czasem. Może wyjdą też już po nim mu podobne. No i tyle w sumie, co mam do powiedzenia, jeśli chodzi o selekcję i wybór ryb, które nas interesują. No, jest to na pewno fajna zabawa. Jak widzicie, młodzieży przybywa coraz więcej. Została tutaj samica myczyka, ta moja czarna. Ta pomarańczowa, na którą czekam, żeby się wykociła, już tutaj nie wróci, ponieważ nie wiem, ile mam czekać na odchowanie młodych. Czy dwa, czy trzy mioty. A po drugą rzecz to jest to, że w końcu się po głowie na tej samicy zainteresował nią ten samiec. I myślę, że mieszanka czarnego z takim dwumyczem może dać coś fajnego. Już byłem bardzo świadkiem, jak zapładniał tą samicę, więc myślę, że z niej sobie coś tam uzyskam, parę sztuk, żeby sobie zarybić właśnie taką odmianą, dodatkowo główny zbiornik. Ogólnie jakie zmiany co do tego zbiornika? Jest w planach zmiana lampki na drugą taką, zrezygnuję z tej podłużnej. Wsadzę drugą taką po prostu po drugiej stronie, daje mi lepsze światło, a jest to mniejszy pobór mocy. Jak widzicie, tu jest troszkę ciemniejszy baniaczek. Tak samo muszę sobie jakoś fajnie obudować tego skrzydła kwiata, który na razie jest tak jak jest, na sztukę wsadzony w doniczce. No, daje sobie radę, ale trzeba go jakoś fajnie zabudować, żeby to wyglądało bardziej naturalnie. No i myślę, że to tyle, co tutaj chcę dokonać ze zmian. Mieczyki te dwa na razie zostają. Gupików na razie nie sortuję, zobaczymy sobie, gdzie ciekawego. Jak widzicie, jest w czym wybierać. No tylko niestety, jak mówię, ogranicza nas ilość akwarii, które możemy mieć. No i niestety trzeba dać wolną rękę naturze, co z tego wyjdzie. Ważne, żeby były niebieskie, troszkę kolorowości takiej mi tutaj na pewno potrzeba. W jednym mam czerwone, w jednym mam żółte, więc tak fajnie kolorowo na jesienne, zimowe wieczory podzielić sobie oko takimi rybkami. Myślę, że piękna sprawa. Dobra, to tyle chyba na dziś. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Witochy.